Cóż takiego można było znaleźć na Intel Extreme Masters w 2014 roku w moim ulubionym, najpiękniejszym na świecie miastu Katowice? A były to nieprzejednane, potężne tłumy ludzi, zarówno w korytarzach, jak i na hali. Był to sprzęt komputerowy, na który został jedynie popatrzeć tęsknym, smutnym wzrokiem. Ruska broń z demobilu. Można było również poubolewać nad losem umęczonych pani hostes, które przez 3 dni bez wytchnienia dzielnie rozdawały ulotki. Patrzeć na do dziś niezbadaną czarną magię w wykonaniu szamanów z udziałem ciekłego azotu. Pograć w koda na fajnym telewizorze. Oczywiście zawsze znajdzie się pro player lepszy od ciebie. Szczególnie jak zaczynałeś grać przed wojną. Wciąż wyglądasz mądrzej niż w Oculusie. Nałogowi gracze LoL'a poprzebierani za swoje ulubione postacie z owej produkcji. Przebranżowiony Super Mario. Z racji przełożenia premiery Wiedźmina 3 na przyszły rok przyszedł nawet sam Geralt. Z części growej, głównie CS-y. Możliwość spotkania światowej klasy youtuberów. Nawet tych z zagranicy. Super krzesła. Najlepszy fotel na świecie. Jak ci się siedzi? Siedzi się genialnie, nie ma lepszych foteli. No i ktoś tam coś wygrał. Generalnie ja się bawiłem przednio. Co ty masz za aparat?